Young Losia to podopieczna i DJ Kaszapsona. Nowa artystka na polskiej scenie hip-hopowej, która wypuściła do tej pory Hot 16 i dwie piosenki. Czy ma szansę na wybicie się? Dzisiaj spróbujemy to przeanalizować. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, ponieważ wbijamy tutaj 300 subów. Na ekranie pojawiają się ostatnie subskrypcje. Tu Restauracja Hip-Hop, a teraz zapraszam do oglądania. Kim jest Young Leosia? Young Leosia aktualnie ma 22 lata. Z zawodu jest DJ-ką ekipy Interna Ziomale. Możemy ją zobaczyć głównie na koncertach Żabsona. Raperka mierząca jedyne 160 cm jest dobrą koleżanką Żaby. Nie była bardziej rozpoznawalna w środowisku rapowym. 10 maja po nominacji Żabsona pierwszy raz mogliśmy usłyszeć jej obeznanie w śpiewaniu i jej flow. Szczerze mówiąc, cała nuta trochę przypominała damską wersję Żabsona. Lirycznie Hot 16 mocno średnie, brzmieniowo lepiej. Wielu osobom spodobał się niski głos Leosi, beat do gorącej szesnastki wyprodukował znany producent Borucci. 6 sierpnia wyszedł zapowiadany singiel Wyspy. Nie powiedziałbym, że to rap, ale kawałek całkiem przyjemny. Klip prosty, ale też fajny. W opisie możemy zauważyć informację, że Young Leosia szykuje swój pierwszy album. Kiedy wyjdzie płyta? Myślę, że musimy jeszcze na nią trochę poczekać. Pierwsza płyta jest bardzo ważna w historii każdego artysty, więc myślę, że Leosia chce jeszcze czegoś się nauczyć, zanim wyda całą płytę. Myślę, że płyta będzie w porządku. Wsparcie w postaci takiego rapera jak Żabson, który zajmuje się rapem kilka lat, może wznieść płytę na wyższy level. Opis nie zawierał dokładnej daty, jednak każdy mógł się spodziewać kolejnych ruchów w przyszłości. I tak też się stało. Miesiąc później premiery miał klip Ulala, który odniósł ogromny sukces. Zwrotkę nawinęła tam Leosia, która szczerze bardzo mi się podoba. Fajnie rytmicznie nawinięty tekst, dobry flow, wywarł na mnie wrażenie. Myślę, że po Ulala Leosia mogła zyskać trochę pewności siebie i szacunku u słuchaczy. Żabson w różnych wywiadach zapowiadał kolejny singiel Young Leosi. Zapowiedział, że ma być bardziej rapowany. I tak 29 stycznia pojawił się singiel Szklanki. Przez społeczność bardzo dobrze odebrany. Jednak czy jest bardziej rapowany? Może bardziej niż Wyspy, ale i tak brakuje jakiegoś mocnego walnięcia. Beat przypominający Twistera od Żabsona i Multiego, przy którym można pobujać się głową, zdecydowanie robi robotę. Flow Young Leosi też wywarło na mnie duże wrażenie. Naprawdę fajnie nawinęło. Klip też jest na najwyższym poziomie, a co jeżeli chodzi o lirykę? Jednak trochę zawód. Wiadomo, że w takich numerach nie są najważniejsze linijki, ale wersy typu kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki, są mocno nietrafione. Young Leosia ma ogromny potencjał. Lata obeznania z muzyką dały ogromne obeznanie i szanse na sukces. Jestem naprawdę ciekawy całej płyty. Numery, jakie do tej pory wydała, to tiktokowe hity, do których można potańczyć. Mimo wszystko została wrzucona na głęboką wodę, wypuszczając pierwszy singiel na kanał, gdzie jest prawie milion subów. Na filmikach z koncertów można poczuć także niepewność na scenie, ale nie ma w tym nic dziwnego. A co jeżeli chodzi o mnie? Hot 16 i numer Wyspy nie do końca do mnie trafiły. Natomiast zwrotka w Ulala i Szklanki to nawika, która bardzo mocno mi siedzi. Inną sprawą jest też hejt, który może dotknąć Young Leosi. Obrońcy ulicznego hip-hopu nie pozwolą, aby słodki głosiki nawijające o hulankach mogły mieć lepsze wyniki niż ich ulubiony uliczny raper. Czy to duży problem? Myślę, że nie. Hejt podbija statystyki, a Young Leosia zdobywa przez to nowych słuchaczy. Dzięki za obejrzenie materiału. Zachęcam do łapki w górę i subskrypcji, ponieważ wbijamy 300 subów. Mówiła do Was Restauracja Hip Hop.